Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać dwie kamerki. To będą takie nietypowe kamerki, bo będą to dokładnie wideorejestratory z Navitela. Już Wam pokazuję. To będzie model Navitel R1100 oraz jako lustereczko, nie wiem czy kojarzycie w samochodzie, Navitel MR250. Także dzisiaj będziemy testowali takie dwa wideorejestratory. Zaraz Wam pokażę, co znajduje się z nich w środku. No oczywiście niestety na kładzie nie zamontujemy tego. No w motocyklu też będzie nam ciężko zamontować taki wideorejestrator. Czy na przykład na ogarza też nie zamontujemy. No niestety. Będziemy musieli dzisiaj zamontować to w samochodzie i zobaczymy, jak to nagrywa. Jak to nagrywa, jak to w ogóle działa. Także zapraszam do oglądania. Także przejdźmy do pierwszego. Także przejdźmy do pierwszego wideorejestratora. Jest to Navitel R1000 Full HD. Otwieramy, zobaczymy, jak tam wygląda to w środku. Odpakowujemy. I tak. Tutaj widzę, że mamy kamerkę. Proszę bardzo, zobaczcie sobie. Taka kulka, można powiedzieć. Widzicie, tutaj z tyłu mamy. Tutaj z tyłu jest ekran cały. Od tej kamerki mamy cztery przyciski. No i tak ona tutaj wygląda z bliska, pokażę może. Coś takiego. A tutaj mamy mocowanie, tak? To jest mocowanie właśnie. To nie jest wideo, to tylko mocowanie. Widzicie, nawet jest przelepiec. I to działa na magnesie. Zobaczcie sobie jeszcze raz. Wystarczy po prostu przyłożyć, wczepić. I tutaj możemy sobie, nie wiem, przykleić do szyby, tak? Na takie mocowanie 3M. I tutaj mamy wejście mini USB, przez które możemy sobie tutaj podłączyć kabel. I teraz zobaczymy, co tutaj mamy jeszcze w środku. W środku będziemy mieli oczywiście kabel obowiązkowo, przylepiec zapasowy. Oraz mamy tutaj ładowarkę, zapalniczka i tu mamy wyjście mini USB. Także bezpośrednio w samochodzie możemy sobie podłączyć pod zapalniczkę. Ściereczka, żeby powycierać sobie wizjer. No, oraz tutaj instrukcja. Tutaj jakiś gift mamy, voucher z Kagenem widzę. I znów jakaś instrukcja. Także tak wygląda zestaw Navitel R1000 Full HD. Zaraz zobaczymy, jak on nagrywa. Jak on nagrywa w samochodzie, jaka będzie jakość obrazu, jak to wszystko będzie wyglądało. A teraz przejdźmy może do kolejnego modelu wideorejestratora. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj mamy Navitel MR250 Full HD. Tutaj macie lusterko wsteczne, tak? To będzie nam zastępowało. Można powiedzieć tutaj to lusterko, tutaj widzicie, są nawet zaczaski, można sobie ładnie wszystko wpiąć. Otwieramy pudełko i moim oczom ukazuje się, no zobaczcie sami, lusterko. Widzicie, nawet moje odbicie tutaj jest teraz. Tak to wygląda. Oczywiście to jest cała instrukcja, jak to wszystko tutaj wygląda, jak to podłączyć. Powiem Wam, że wygląda bardzo ciekawie. Tu jest całe menu, power up, także tutaj mamy te wszystkie na dole przyciski. Tak wygląda one z tyłu. Także tutaj jest kamera w tym miejscu, jak widać. No bardzo ciekawe. Jestem ciekawy, jak tutaj to będzie nagrywało, jak to będzie działało. Fajna sprawa. A najlepsze jest to, że od razu może nam tutaj ten wideorejestrator z tym lusterkiem wyświetlić obraz nagrania, tak? Że to też jest bardzo, bardzo fajna sprawa z tym związana. Zobaczymy teraz, co mamy w środku, co jest jeszcze w tym opakowaniu wewnątrz tutaj. I oczywiście standardowo zapalniczka. I tutaj widzę, że mamy kamerkę, o ile tu się zaraz dowiemy,
kamerka cofania praktycznie, tak? To będzie do tyłu kamerka, którą możemy zamontować, także jak widzicie tutaj, teraz mnie naprawdę zaskoczył ten zestaw. Mamy dwie kamery w tym zestawie. Dwie kamery są w zestawie. Jedna jest przednia, także tak jak tutaj mamy na tym lusterku zamontowaną z przodu, która nagrywa. A drugą podłączamy sobie do tyłu. Także mamy bardzo długi kabelek i możemy nagrywać obraz z tyłu samochodu. Także naprawdę jest mega sprawa z tym. No i oczywiście standardowy kabel USB, mini USB. No i tutaj mamy takie jeszcze uszczelki gumowe. I w standardzie instrukcja. Tutaj mamy key, gift key, voucher i ściereczka w zestawie. Także bierzemy się za montowanie całego tego zestawu. No i zaraz zobaczymy, jak to nagrywa, jaki jest obraz, jak to wygląda i jak to działa. Czas leci. I co, może normalnie zdjęcie teraz przypnąć też, nie? I zrobiło zdjęcie. Jednak działa, patrz, bez kabelka. Teraz mamy pod... Tu sobie mogę założyć i będę miał, jak w PKS-ie, mogę sobie popatrzeć na tylne siedzenie. To są pasażerowie. No. Trzeba jeszcze ściągnę folię, bo tu folia jest. Może będzie lepiej widać. Na pewno będzie lepsza jakość, bo ta folia trochę na pewno psuje. O, o zaraz inaczej, nie? No. Zobacz, zaraz, zobacz, można zobaczyć, jakie mam oko. Można do nosa spojrzeć, do rękawa zajrzeć, operatorowi tu super vloga skręcić. O, popatrz, nawet się odbijam w lustrze, nie? O, tam się odbijam. Zrobimy zapętlenie takie. A nie, patrz, spoko, bo działa to bez kableń. Jednak nie trzeba tego ciągnąć na sąty. Czyli teoretycznie pociągnę to pod sufitką, na klapę tylnią od środka to przykleję. Kiedy jestem ciekaw, czy idzie ten obraz obrócić, bo on jest teraz do góry nogami, zauważ, nie? No. Chyba, żeby go na górnej. Jeszcze zaraz pójdziemy, pójdę do BM-ki. A czekaj, może by to szło, ja bym to przykleił tak na szybie, tutaj, nie? Rejestrator. Popatrz, nie? To ja bym to nakleił z tyłu, tylko ta tylna szyba jest płaska, ale bym tak przykleił, to by coś tam widział przez mnie, nie? Zobacz. Mało osób sobie zdaje sprawę z tego, jak ważny jest dla nas wideorejestrator w samochodzie, czy nawet zwykła kamerka na motocyklu. Taki wideorejestrator montujemy sobie po prostu na przedniej szybie, nagrywamy po prostu obraz, co się dzieje przed naszym samochodem. Jak wiecie, ze samochodem mamy różne sytuacje. Zdarzają się jakieś wypadki, kolizje, także taką kamerką możemy wszystko nagrać. Mamy jakiś dowód, tak? Jeśli ktoś by w nas uderzył i wmawiał nam, że to nie jest po prostu nasza wina, taka kamerka po prostu zapisuje ten obraz na karcie w środku i później możemy sobie odtworzyć ten cały film i po prostu mamy jakiś dowód, tak? Czyli z jakichś różnych sytuacji występujących na drodze, czy po prostu tak nagrać filmik dla siebie, też jak najbardziej. Także taki wideorejestrator odgrywa naprawdę bardzo dużą rolę i myślę, że warto posiadać w samochodzie coś takiego, takie urządzenie. No ja od dzisiaj już będę jeździł z takim urządzeniem w samochodzie i myślę, że na pewno mi się nieraz przyda coś takiego, tak? Czy jakieś fajne, czasami się zdarzają jakieś nawet fajne sytuacje na drodze, jakieś śmieszne, także coś takiego mogę wyłapać i później sobie wrzucić gdzieś tam na YouTube'a, tak? Z takich momentów. Bo ta kamerka sobie będzie cały czas tam pracowała, w ta nagrywała, także jak akurat może coś wyłapie fajnego.